Kolejny punkt rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie zwiększenia częstotliwości czyszczenia chodników i sprzątania śmieci na terenie dzielnicy 16. Rozumiem, że pan radny Tomek Szewczyk powie dwa zdania. Kwestia też jest, szanowni państwo, dość oczywista. Pomysłodawcą tutaj, takim tylko powiedział mi ten temat, to był radny Zbigniew Wilczycki, który uznał, że w związku z tym, że robimy coś z trawą, to powinniśmy też coś zrobić ze śmieciami i ze stanem chodników w naszej dzielnicy. Wszyscy wiemy, jaki on jest. Ja jeżeli raz na miesiąc nie zadzwonię, żeby ktoś posprzątał nasze osiedle, to szczególnie jeszcze, że mieszkam przy gimnazjum, to śmieci sobie fruwają ładnie po obroku. No i cóż, no, sami państwo widzicie cel wokół waszych głosów, także myślę, że tutaj ładnie dodawać nie muszę. Dziękuję. Otwieram dyskusję na ten temat. Proszę, pan Zygmunt Mieczyński. Chciałem jeszcze dodać, że no, kiedyś było tak, że opiekunami chodników były wspólnoty, dostawały tam drobne pieniądze za to utrzymanie i później to nagle zlikwidowano. Ja to wziąłem to na siebie, ale jak się wywiązuje, no to nie jest efekt. Także bardzo proszę o poparcie. Znaczy, ja chciałbym powiedzieć tutaj w tej sprawie dwie kwestie. Pierwsza to może to, co tutaj pan radny Zygmunt Wilczycki powiedział, że kiedyś było inaczej. Myślę, że możemy do tego wrócić, tylko że trzeba wykazać się jakimś takim wysiłkiem i zdeterminowaniem, bo żeby podpisać umowę z miastem na jakiś teren wokół bloku, który byłby dzięki tej umowie utrzymywany przez daną wspólnotę, jest dobrym pomysłem, aczkolwiek nie wszystkie wspólnoty chcą brać na siebie odpowiedzialność za to. Łatwiej jest mówić, że jest brudno, jest niedobrze. Aczkolwiek podziwiam i będę promował te wspólnoty, które naprawdę patrzą szerzej niż tylko koniec własnego nosa, bo ja zakładam, że wszyscy mają potrzeby swoje własne, ale uważam, że patrząc się za próg swojego mieszkania, widzi się również teren, widzi się również miejsce, gdzie przebywamy na co dzień i warto by było ten teren też zadbać. Wiadomo, że nie można wyręczać miasta z jego obowiązków, ale prawda jest taka, że miasta nigdy nie będzie stać na to, żeby utrzymać to w takim standardzie, jakby ludzie chcieli, aby to było utrzymywane. Łatwiej wziąć jakieś tam drobne pieniądze od miasta na przynajmniej część, jakąś rekompensatę za ten teren i dołożyć swoje zaangażowanie i gwarantuję, zresztą to widać, lepszymi gospodarzami są zarządy wspólnot mieszkaniowych niż miasto. I mam prośbę do państwa, żebyście tutaj tego rodzaju jakby lobbying rozpoczęli wśród swoich mieszkańców, mimo że będą padały trudne pytania typu, a kto weźmie odpowiedzialność za złamaną nogę, a kto będzie oddał odpowiedzialność za remont, a kto będzie za coś tam. Możemy na te pytania odpowiadać, ale trzeba rozpocząć taką dyskusję. Druga rzecz odnośnie sprzątania. Moim zdaniem ze sprzątaniem jest dużo lepiej niż z koszeniem trawy. Proszę zwrócić uwagę, że sprzątanie czy wywożenie śmieci z kubów jest regularne, chyba 3 razy w tygodniu i sprzątają. Są tu duże śmieci. Ja wiem, ja rozumiem. Ja rozumiem. Z tym zamiataniem chodników powiem szczerze, że faktycznie dawno nie widziałem tych ludzi, którzy to sprzątają. Nie wiem, czy może wyjeżdżam wtedy, jak oni przyjeżdżają. Na pewno monitoring nam pokaże, czy jak często to jest robione. Ale rozumiem, że tutaj szanuję wolę komisji i uważam, że przygotowując taki projekt, mają do tego argumenty i tymi argumentami się kierują, prawda? To ja mam tyle. Pan radny Budkowski, tak? Proszę. Proszę państwa, ja uważam, że to, co pan przewodniczący kiedyś powiedział, żeby jednak wygospodarować jakieś, powiedzmy, te 40 tysięcy przynajmniej na jedno koszenie. Bo nie wiemy, jak będzie w przyszłym roku, prawda? W przyszłym roku wiemy, że my jeszcze będziemy radnymi przynajmniej do października. A zatem, proszę państwa, myślę, że jednak należałoby przynajmniej na jedno koszenie, panie przewodniczący, to co to był pana pomysł, żeby po prostu wygospodarować 40 tysięcy, bo jeśli będą tylko 2 koszenia od pana prezydenta, to byśmy mieli 3 od nas i to myślę, że tutaj to jest dobry pomysł, prawda? Żeby jednak te pieniążki, bo nie wiemy, oczywiście napisaliśmy i chcemy, mamy dobre chęci, ale nie wiemy, czy wspólnoty będą chciały, czy nie. A jednak są to publiczne pieniądze, publiczne tereny, więc nasze, prawda, więc zamiast przeznaczać na coś innego, trudno. Jakąś wizytówkę też musimy pokazać, że jest czysto i ładnie na naszej dzielnicy. Dlatego ja tutaj jestem za taką koncepcją, żeby jednak przynajmniej na to jedno koszenie zorganizować, proszę państwa,
wiem, że to nie w tym punkcie teraz jesteśmy, bo jesteśmy przy sprzątaniu, ale, ale akurat przypomniałem sobie w tym momencie o tym, żeby, żeby te pieniążki zagospodarować. Dziękuję bardzo, będziemy nad tym się zastanawiać w przyszłym roku. Mam nadzieję, że dostaniemy jakąś informację z rządu miasta, czy nasza prośba będzie uwzględniona. Myślę, że tutaj jest bardzo dużo argumentów za to, żeby, bo akurat mówimy o koszeniu, a nie o sprzątaniu, ale mam nadzieję, że mówimy o utrzymaniu czystości, prawda? Żeby po prostu tutaj się poprawiło. Proszę. Ja jeszcze pana przewodniczącego prosić o jakiś lobbying, jeśli chodzi o te uchwały, o przekazanie gdzieś tego dalej. Bo tutaj podjęliśmy uchwały, nie wiadomo, czy ktoś to zauważył. Będę lobbował. Bardzo proszę. Do innych dzieł. Radni miasta. Dziękuję bardzo. Ktoś jeszcze? Szanowni Państwo, zamykam dyskusję, przejdziemy do głosowania. Kto z Pani Panów Radnych jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Widzę, kto wstrzymał się od głosu. Również nie widzę. A więc stwierdzam, że Rada Dzielnicy 16 podjęła uchwałę w sprawie zwiększenia częstotliwości czyszczenia chodników i sprzątania śmieci na terenie dzielnicy 16.